Cześć, z tej strony Asia. Dzisiaj przygotowałam dla Was porównanie dwóch gilotyn. To są dwie małe gilotynki. Jedna jest z firmy We Are Memory Keepers i to jest taka względna nowość. A druga gilotyna to jest taka dość popularna, która już na rynku jest dość długi czas. To jest gilotyna Fiskarsa. I za chwileczkę opowiem Wam o tych dwóch gilotynach, jak mi się ich używa. No i też jakie mają tutaj wady i zalety. Zanim zacznę pokazywać te gilotynki i mówić o nich więcej, to po co w ogóle takie małe gilotyny? W ostatnim czasie stało się tutaj dość jakby powiedzieć modne posiadanie takich małych gilotynek, ale to jest z takich względów oczywiście pragmatycznych i typowo użytkowych. Takie małe gilotynki są bardzo fajne do wykonywania na przykład kartek, więc jeżeli robicie kartki, no to taka gilotyna jest naprawdę bardzo fajna, bo nie potrzebujemy mieć dużej. Na przykład ja mam tą bardzo dużą taki trimmer z Fiskarsa i no, on jest już nieporęczny taki, żeby robić na przykład kartki, bo to już jest dosyć duża maszyna, która zajmuje dużo miejsca na stole. Natomiast to jest takie małe i poręczne. Kolejna rzecz to jest taka, że możemy ją zabrać w podróż, możemy zabrać na warsztaty. I zwłaszcza ta gilotyna z Wiara, która ma większą miarkę, no to ona nam też na pewno posłuży przy wielu projektach. Na pewno, jeżeli chcecie ciąć na przykład duży papier, no tutaj dużego papiera nie włożycie, z tego względu, że tutaj w tych obu gilotynkach mamy tylko do wymiaru tej krótszej krawędzi A4, czyli to jest tak do 21 cm, czyli 8¼ cala. Więcej nie wsadzimy, więc takiego papieru 12×12 tutaj po prostu nie wsuniemy, trzeba będzie go przeciąć wcześniej, więc tutaj to jest taka rzecz, która myślę, że jeżeli ktoś robi bardzo duże albumy na przykład, no to tutaj to już jest taka rzecz, która dyskredytuje. Natomiast jeżeli robimy mniejsze formy, kartki czy mniejsze albumy, to jak najbardziej jest ok. Ja mam na razie póki co te dwie gilotyny. Mam też gilotyny duże, mam też trimmer duży. Natomiast lubię mieć pod ręką właśnie tą mniejszą gilotynę z tego względu, że właśnie kiedy wykonuję kartki, to ja nie potrzebuję większych maszyn, potrzebuję czegoś takiego mniejszego. No i to jest taka rzecz, która zawsze możemy mieć pod ręką, tak? Jeżeli mamy jakieś małe pomieszczenie, mamy albo mały kącik, ja mam akurat właśnie tylko kącik do skrapowania, to właśnie taka gilotyna jest takim fajnym dopełnieniem tych naszych wszystkich narzędzi. Tak samo jak w pewnym momencie stały się nie wiem, jak to powiedzieć, popularne te małe maszynki, które naprawdę można mieć pod ręką i małe elementy wycinać, niekoniecznie wyciągać dużą maszynkę. Tak samo jest z tymi małymi gilotynkami, one są bardzo fajne właśnie, raz, że są mobilne, można je brać w podróż, a dwa, że przy tych mniejszych pracach one się świetnie sprawdzają i to jest taka rzecz, którą po prostu możemy mieć pod ręką. Pierwszą z gilotyn, którą miałam, to jest gilotyna Fiskarsa. Jest to bardzo dobra gilotyna. Ona jest taka dość stabilna, na takich fajnych nóżkach, które są antypoślizgowe. No, niestety ten kolor jest taki dość niefortunny. No i tę niestety miarkę mamy tylko do 13,5 cm, czyli to jest 5¼ cala. Także tutaj ja sobie jeszcze dorysowałam po prostu 5,38 i 5,12, z tego względu, że no, czasami takie wymiary są potrzebne. I tak, tutaj mamy taką listwę zabezpieczającą, dzięki której, jeżeli coś tniemy, to dociskamy ją mocno i papier nam się nie przesuwa. Gilotyna jest ostra. Tutaj nie ma jakichś problemów z tym, żeby nam coś się przesuwało, jeżeli rzeczywiście mocno tutaj trzymamy. To jest kluczowe, bo jeżeli wsadzimy papier i po prostu przetniemy, no to widzicie, tnie nam się krzywo. Natomiast jeżeli przytrzymamy ten element tutaj w tym takim grubszym miejscu, to wszystko będzie w porządku. Tutaj dużą zaletą tej gilotyny jest to, że mamy podwójną miarkę, co znaczy, że jeżeli mamy na przykład taki dłuższy kawałek papieru, no ten akurat mi tutaj nie wejdzie tak wzdłuż, to go przytniemy. Jeżeli na przykład chcemy na dwa cale przyciąć, tak, to możemy dać tutaj miarkę i tutaj miarkę, tak, ustawiamy, dzięki czemu będzie nam łatwiej tutaj to przyciąć. Miarkę mamy na płasko, czyli tutaj to też jest bardzo wygodne z tego względu, że ustawiam na płasko, nie mam gdzieś podwyższonej czy w innym miejscu, nie, po prostu tutaj o, do tego miejsca i wiem, że będzie dobrze zwymiarowane. Miarkę mamy zarówno
w centymetrach, jak i w calach, i one są jakby obok siebie, jedna pod drugą. I to również nie ma tutaj problemu z korzystaniem z tej gilotyny, z tego względu, że no tutaj naprawdę musiał być jakiś naprawdę malutki kawałeczek, żeby tutaj do tych cali nie dojść. Także tutaj wszystko, widzicie, ładnie się układa. Tutaj mamy takie kwadraciki, one są w centymetrach, tak, czyli tak jak tutaj byśmy układali, to możemy ułożyć papier na przykład na 3 cm, to układamy właśnie wzdłuż tutaj tej linii. I miarkę mamy na samej górze, na środku, żeby można było, ale także mamy na dole. Chociaż ta na dole tak naprawdę nie jest jakoś bardzo mocno przydatna, jedynie do tego właśnie, żeby równo ułożyć papier. Kolejna rzecz jest taka, że tutaj mamy też narysowane formaty A7 poziomo, A7 pionowo, czyli tutaj dorównujemy już tylko do tych linii, które są. Nie musimy tutaj już wymierzać, tylko dorównać. I tak samo mamy wymiar A6. Większego wymiaru nie będziemy mieć z tego względu, że tutaj już ta miarka nam na to po prostu nie pozwala, bo jest zbyt mała. I teraz tak, jak ja widzę tutaj wady. Pierwsza wada tej gilotyny jest ta miarka, która jest zbyt mała. To jest dla mnie duża wada. A drugą wadą jest dla mnie ten pomarańczowy kolor, który wiem, że jest bez znaczenia, bo to jakby nie wpływa na samo używanie gilotyny, natomiast jest jakimś takim dodatkowym wizualnym względem i to jest jedynie to. To są te dwie wady. I ona też tak dość czasami, widzicie, ona jest taka, ona dobrze chodzi, jest tutaj naprawdę wszystko fajnie. Jedynie jest taka, kiedy jej się używa, nie wiem jak to powiedzieć, przy cięciu jest taka, nic nie jakoś tak bardzo gładka. O, może tak powiem. Jakie są jej zalety? Dużą zaletą jest ta stabilność, bo naprawdę ona jest fajna, stabilna. Jest taka, daje takie uczucie takiej porządności, że ona jest naprawdę tak porządnie i dobrze wykonana. Dużą zaletą są właśnie te miarki, ta lista, która bardzo fajnie chodzi. I tutaj też jest dość fajne to ramię tnące, które tutaj też jest dość wygodne do trzymania. To myślę, że tyle. Przechodzimy do drugiej gilotyny. Do gilotyny z We Are Memory Keepers. Dobra, mamy gilotynę z We Are Memory Keepers. I teraz tak, jak ona wygląda? Przede wszystkim jest w dużo ładniejszym niebieskim kolorze. Jest delikatnie może większa, chociaż powiem Wam, że tak jak tutaj patrzę, to nie ma tutaj jakoś tak dużo, ponieważ tutaj ona jest bardziej lepiej wykorzystana niż ta z Fiskarsa. Tutaj widzicie, że ten Fiskars ma po prostu jeszcze taki dodatkowy tutaj element bez miarki, który tak naprawdę można by było wykorzystać, a jest jakby daje gabaryt, a nie daje nam miarki. I tutaj pierwsza rzecz, którą już powiem, to jest tak, że mamy miarkę w calach, co dla mnie jest dużą zaletą, dla mnie osobiście, bo ja pracuję w calach. Także mamy tutaj miarkę w calach. Miarka w calach jest na górze, tylko jest miarka w calach. I niestety ona jest podniesiona, aczkolwiek tutaj to, co mamy, czyli tutaj to kratkowanie, ta liniatura, ona odpowiada calom, czyli tak, tutaj mamy dwa cale, 1/4 cala, 2,5, tak? No jedynie tutaj nie są zaznaczone te ósemki, no ale to już ósemki tutaj można między tymi dać. I generalnie też się źle z tego nie korzysta, bo mimo tego, że to jest podniesione, to jest dość czytelnie zrobione. Mamy też miarkę z centymetrami, ale ta miarka jest na dole i to już niestety jest niewygodne z tego względu, że no tutaj nie ma, tutaj mamy, dlaczego to jest podniesione? Tutaj w tym mamy taki elemencik wystający, który jest ogranicznikiem, który nam ogranicza tutaj tę kartkę, tak żeby było prosto, równo ucięte. A tutaj tym ogranicznikiem właśnie jest samo, co ma ta już tutaj to podwyższenie, na którym mamy oznaczenia z calami. Natomiast tutaj tego nie ma, więc jeżeli tniemy jakiś długi papier, no to jest ok. Jeżeli to jest jakiś krótszy papier, no to już do tych centymetrów nie dobijemy. No i tutaj to już jest kwestia tego właśnie, na jakim, na, czy pracujemy na calach, czy pracujemy na centymetrach. Ja pracuję na calach, także dla mnie to nie jest wadą, a nawet jest zaletą. Tutaj mamy też te tutaj tą taką listwę przytrzymującą, którą też przytrzymujemy tutaj przy
I tak wygląda cięcie. Cięcie jest troszeczkę, powiedziałabym, właśnie gładsze niż takie, że lepiej właśnie przecina ten papier niż tamtej. Tutaj również mamy to ramię takie dość fajne, poręczne. I tutaj też jest dość fajny ten element przytrzymujący te listwa. I także mamy tutaj coś fajnego, to czego tutaj nie ma na przykład w tej. To jest zabezpieczenie palców. Czyli jeżeli coś trzymamy, to nie zdarzy się tak, że na przykład wsadzimy palce tutaj, bo mamy tutaj tą listwę zabezpieczającą. Ta już nie jest tak stabilna i to jest jej wada przede wszystkim, to, że ona nie jest tak stabilna. Jest troszeczkę lżejsza, więc to może być, z jednej strony jest to zaleta, bo jeżeli ją gdzieś bierzemy w podróż, a często może się tak zdarzyć, to jest ona taka bardziej poręczna, bo jest lżejsza, tak, i wiadomo, że jeżeli gdzieś jedziemy, to warto zawsze brać coś lżejszego, ale ja też mówię, że to jest taka zabaweczka trochę, bo ona jest, no właśnie, jest taka mniej stabilna, aczkolwiek jest naprawdę świetną gilotyną i świetnie tnie, czyli tak naprawdę wszystko to, co powinna robić, to robi. Natomiast tutaj te nóżki antypoślizgowe są, ale są takie dużo mniejsze. No i mamy tutaj też taki elemencik, który możemy zawiesić. I to, co jest właśnie ważne, nie wiem, czy to już mówiłam, mamy podziałkę do 6 cali, nawet tutaj można troszeczkę ponad. I to jest bardzo fajne właśnie przy wykonywaniu różnych prac, że mamy do 6, bo no, ta podziałka do 6 bardzo, bardzo się przydaje. I to już wszystko, jeżeli chodzi o te gilotyny. Obie są naprawdę bardzo fajnie wykonane i obie są bardzo fajne. Jeżeli chodzi o Fiskarsa, to on tą wygrywa trochę tą taką stabilnością oraz tym, że te miarki mamy tutaj w połowie też, w połowie gilotynki, dzięki czemu możemy lepiej odmierzać. Natomiast UR wygrywa tym, że po pierwsze ma dłuższą tą miarę, czyli mamy do 6 cali, co jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przydatne. Tym, że mamy zabezpieczenie do palców. Troszeczkę jakby to cięcie jest jakby takie, nie wiem jak to powiedzieć, gładsze, lepsze, jakby jest, łatwiej nam się to po prostu przecina. Dla mnie tylko osobiście, to, że mamy właśnie oznaczenie na górze w calach i mamy też tą tutaj, tą siatkę właśnie, która jest w calach, to jest dla mnie też duży plus. No a jeżeli chodzi o względy wizualne, no to tutaj We Are Memory Keepers wygrywa, ale musimy pamiętać też o tym, że We Are Memory Keepers to jest taka typowa marka dla hobbystów, czyli dla nas, dla osób, które skrapują, ale nie tylko, bo tam też można znaleźć produkty różne inne, też na przykład dla osób, które szyją chociażby. Natomiast Fiskars to jest taka marka, która się specjalizuje na przykład w nożach, czy w nożyczkach do różnego rodzaju rzeczy, typu na przykład właśnie też krawieckich. A tak naprawdę te trymery i gilotyny są robione przy okazji i tak naprawdę też one nie są dedykowane osobom takim skrapującym, tylko po prostu pewnie różnym osobom, które mają do czynienia z papierem. Niekoniecznie tylko i wyłącznie dla nas, natomiast We Are Memory Keepers to jest tak typowo właśnie pod osoby skrapujące, kraftujące czy robiące kartki. No, także myślę, że tutaj temat no, jest na razie wyczerpany. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie w komentarzach. Zapraszam też na moją grupę Skrapuj, co ja narobiłam. Jeżeli chcecie o coś jeszcze tam zapytać, to dajcie znać. Może o czymś zapomniałam, więc wtedy będę mogła jeszcze albo coś dograć, albo po prostu na grupie odpowiedzieć na to pytanie. Także mam nadzieję, że film okazał się przydatny. Dajcie znać, czy macie małe gilotyny, czy zamierzacie może kupić, a może ten film właśnie wam się przyda do tego, do podjęcia decyzji na temat zakupu właśnie takiej małej gilotynki. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mój kanał, to zachęcam do tego. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!